bestią. Cześć, matko, witajcie z tej strony, mówię Zole Divitowas w kolejnym odcinku Sparring Simulator 2017 i to kolejny godzinny odcinek. Ze mną oczywiście Adaś, o kurwa, blyty zajebałem. Siemaneczko, z tej strony Mistrza Damowy Daś. Jest i Brączek. Dzień dobry bardzo. Ale żeśmy normalnie się tu rozswakali na samym początku, ale mówię, cisza to nie potrafią być cicho. No dzisiaj godzinny odcinek. Więc bierzemy się do roboty. Adaś ma koszenie kukurydzy jeszcze, także Adaś już poszedł na skuśkę. O kurwa, ale poszedł. Na skuśkę. Brączek tam sieje. Jak już widzimy, pracuje od razu w polu. My wsiadamy sobie w MF-a i ale zaczynamy żniwa. To pole, nic nie widzę na tym. No, musisz chwilę pojeździć, ono się odlaguje. Dobra, my sobie włączymy teraz piękne chudy. Chciałem, że mi ktoś skosił kukurydę. I lecimy sobie na pole rzepaku, to duże. Dzisiaj ogólnie dużo prac, bo będzie tak, będzie akcja rzepak, będzie akcja świnie, będzie akcja bogazownia i akcja gnojowica. Także troszeczkę będzie się dzisiaj działo. No. A ty chcesz tą gnojowicę tam rozlewać, nie? Właśnie, to jeszcze my, będziemy myśleć gdzie. To co my kurwa rzodkwi nie siejemy? Ale no to ty, jeżeli się, bo rzodkiew to jest poplon. Rozumiesz? Nie. No to samo daje. Jeżeli no tak, my nie mieliśmy nie. teraz, no to jeżeli wylejemy tam gnojowicę, to po co nam ta rzodkiew? Dobra. No, także dzisiaj naprawdę roboty mamy sporo. Ogólnie tak, no godzinny poprzedni odcinek wam się mega zajebiście spodobał, bo 8 tysięcy lajków i 180 tysięcy w 3 tygodnie, no to nie jest mały wyczyn. Chyba to jest mój najbardziej zlajkowany filmik, jeśli chodzi o farminga. Albo nie, tam 9 tysięcy to prawie macie pod funny moment, także no mogę się tylko cieszyć z takiej... O, ja funny moment i zapomniałem go sprawdzić. A ja też będę miał na dniach, bo już właśnie Droxy mi dzisiaj upinał, tylko nie mógł znaleźć jakiegoś serwera, który przyjmie, bo 700 mega to waży. Także też niedługo, niebawem funny moment będzie moje. Miało być na 80 tysięcy, a tu wychodzi na to, że zaraz 90. Także będzie akurat pewnie na 90, jak dokonamy jeszcze jakieś poprawki. My już tutaj sobie ciśniemy na nasze pole rzepaku. No i zobaczymy, no oczywiście 40 minut odcinka, później bierzemy się oczywiście też za misję, żeby troszeczkę pieniążków zarobić. Ogólnie no na biogazowni trzeba chwilkę jeszcze popracować, bo dobrą cenę znalazłem na... Akurat właśnie, jeszcze trzeba chłopaki wywieźć z czasem. Pieniądze? Ten. Jak to się mówi? Co my mamy dużo? Panem Olec może się udać. Rzepak. Czemu? Bo właśnie mi się przypomniało sobie teraz lukrem parę sekund i może być beka. Z czego? Z mojego fany momentu, to co dostałem. Aha, dobra, to później obejrzymy jak wyjdziemy. Tej tak? patologii kurwa na odcinku? O Boże! No, ale czaić właśnie, że pierwsze dwa ujęcia to są najbardziej patologiczne. Czyli to jakbym najebany. Siemaneczko ludziska z tej strony Mistrza Dom. Ja nie wiem, z czego oni się śmieją. Dobra, gości, ja tu wjeżdżam w rzepak. Jeszcze akcji rzepaku nie miałem, zresztą ja jeszcze nie miałem, jak sami wiecie, też w ogóle nie wiesz. Akcji tym naszym masejem pięknym. Dobra, czekajcie, ja sobie podniosę motowidła. Jeszcze raz będzie kosił Menda. Dobra, pięknie jest. Tu na pewno długo nie będę kosił. Pokoszę kilka. Z półtorej minuty i cię zmieniam. Dobra, panowie, co tam? Wiecie, że my tracimy jeden rządek kukurydzy przy każdym przejeździe. Dlaczego? To ja nie traciłem. Jeździsz. Ja też jeździ. Przystawka jest po prostu to jest... No, zbyt wąska. No to właśnie wtedy jak najdalej jeździsz tego jednego pokosu, ja też tak miałem i spokojnie sobie to ogarnąłem. Ale to wtedy no, tracimy, że tak powiem, na jednym pokosie, tak? Dlaczego? Musimy się przesunąć. Ja się tak przesunąłem, że zbierałem 4 te. Po prostu Adamowi chodzi o to, że mniej kosi. No. To nie wiem, to dziwne, bo ja 4 rządki normalnie łapałem i nic nie gniotłem, także no nie wiem. Ale, no dobrze czwarte, ale piąty się gniecie, tak? Niekiedy. Nie, ja nie, ciągle, ale niekiedy. To nie wiem, no u mnie było dobrze, także nie narzekam. Wiem, ale moim zdaniem to powinien być jeszcze tak minimalnie szersze od tych... Jo, powinny być wąskie koła na warsztacie do case'a. I by była na pewno kwit. O Boże, jak mi odlegowało kukurydzę całą. Ale tu idzie robota. Właśnie, Brączek, zobacz, że mamy... bo coś jest w cenie, wiem, ale nie wiem co. Nie wiem, czy nie słonecznik. Kurwa, no nie wiem, zastanawiam się. Słonecznik 1300. No to słonecznik jest w cenie. Trzeba go wywieźć. Także jak zjedziemy z tego... Ale co, chcesz cały słonecznik wywozić? Nie, no wywieziemy chociaż z przyczepem może. Moim zdaniem Metal TH8 wywieźć. No to wywieziemy Metal TH8, to zrobimy ogólnie tak. Adaś, powiedz mi, ty ile masz tam ścięte? Z połowę pola? No. No to niedługo też będziesz, Brączek, jak będziesz miał chwilę, nie? Podlecisz do Adasia, zostawisz mu jedną przyczepę i tu przyjedziesz do mnie z jedną, bo ja już tu ogólnie mam 2 tony. A nie objechałem dookoła, także przydasz mi się na pewno. Dobra, to czekaj na momencie, ja tylko dosieję dookoła tu. Dobra, spoczko. Ogólnie to wielkie pole. Ludziska biorę się fajnie za serię od Bizona.
Do Lexiona. Do Lexiona. Już sobie warsztat zajebisty wymodelowałem, jest w takich samych teksturkach jak mam poprzednie budynki, także bardzo fajnie to wygląda i wiecie, tak to będę mógł sobie na tej serii od Bizona do Lexiona tam swoimi maszynkami wjeżdżać i wtedy sobie tam je przerabiać, tak nie będę musiał nigdzie że tego warsztatu oryginalnego stawiać. Ogólnie prawdopodobnie tak jak miałem kupować jakiś ciągnik, prawdopodobnie teraz będzie ten oryginalny Massey Ferguson, ponieważ takiego testowałem nawet w 15, także fajnie. I prawdopodobnie zostanie ten New Holland, co jest T6, tak? Czy T7 jest w farmingu, ta większa trochę niż my mamy. Mamy T5, ale jest jeszcze T6. No to ja ogólnie będę miał ścipowaną T6. Wiem, że troszeczkę będzie inaczej wyglądał niż ta w 15, ale mimo wszystko powinno być dosyć fajnie. Jeśli chodzi o kombaj już mam, Arek mi fajnie przerobił, bo właśnie wziął tego oryginalnego i tylnią ośkę tak zmienił, że wygląda praktycznie jak ten cynka, jeszcze też te kolorki mi takie zrobił, także naprawdę ta seria będzie mega. No i jedna fajna sprawa zostaje, o której wam jeszcze nie powiem, ponieważ siedzę już drugi dzień i modeluję, ale naprawdę z tego będzie zajebista seria, ponieważ zagramy sobie mega realnie. Będą też oczywiście pola z misjami, także ja będę mógł sobie zarabiać wreszcie jakieś pieniądze u rolników, tak jak kiedyś w 15 miałem to robić. Fajnie. Także, no mówię, ale na razie mam jeden przemega zajebisty pomysł, którego już nie mogę się doczekać i nie wiem czy się wyrobię, bo jest jutro piątek, mi tylko został, a nie mam przygotowane jeszcze mapy, no i nie mam wymodelowanego wszystkiego. Dzisiaj na pewno troszeczkę jeszcze posiedzę i zobaczymy co uda mi się zrobić. Jak widzicie tutaj po prawej stronie New Holland już z beczką nas stoi. Gnojowicy mamy sporo, bo ogólnie 20 tysięcy litrów mamy na biogazowni, a u świń mamy ponad dyszkę. Także już troszkę tego jest. Będziemy dzisiaj sobie tutaj wywozić. Ja ci dyszku daję. Kurna, taka pogoda zryta, że dajcie spokój, nie? Podwórko to pływa. No i weź. Tak leje. A podobno ty, widziałem u ciebie na live, ktoś napisał, że niż Teresa się zbliża, czy jakoś tak. Widziałeś to, czy nie? Niż Teresa? No. Cisnęliśmy z Tereski. Że właśnie niż Teresa zbliża się do Polski. Czy jak, nie wiem, czy to Zombek nawet nie napisał, bo tak akurat chwilę wbiłem i coś właśnie patrzyłem i ktoś coś napisał, ale nie wiem, czy to była Teresa, czy ale właśnie bekę miałem z tego, nie? Teresa. Pojedziemy pod Gieza. O, dokładnie, kurde, Audi LPG. Dobra, my tu sobie, ej, Brączek. Ty, czemu zarąbałeś mi tego? Co to chodź, podjedź, jeszcze ci dosypę do końca. Brączek, to... O kurwa. Weź podjrzyj powoli, bo tu już stary jest. Poszedł, zobaczysz Adam, jak poszedłem tu. 60%. Ja widziałem właśnie. Ja tam ile? Widziałem właśnie, że zniknął mi od razu. Ja was nie widzę, za daleko jesteście. Ile masz bolek? Ja już mam gościu 60%. Ja zarabedę. Zarabedę. Dobra, wiesz gdzie, nie? Za tym drzewem w prawo jest? Kręcisz. Bronek? To. Ile jest na przyczepie? A na chuj się wypierdala. ale weź mi z niego, dobra? Ale 18, ile? Jaka kurwa, 14 to 15. 18 u Oli. 14-15, czyli najebane. No dobrze, 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 dobrze. Tak? Tam masz najebane. Przejebane będzie jak matka do pokoju wejdzie. Jak to było impreza łagatki. Tak. Bawią się tam 6-latki. Jak ja nie mam ciągnika, jak ja mam sobie wysypać tutaj. Kurwa, to widzę niezłe, te rymy cię wzięły po live'ie twoim. Kurwa, to jest kombajnem co do ciągli tam. Co się działo na live'ie to? Bronek, ty tam w silo sypiesz, nie? Jadę. Tylko z pełną nie przyjedź. No z pełną ma zadanie, to sypiesz tu mieszankę dla silnika. O kurwa, mieszankę, od razu dawaj łopatą, będziesz tam wachlował na tym. Tak. 20 tysięcy mamy, ty. Co my teraz kminimy? Pierwsze co, siewniczek? Siewniczek, nie, bo buraki trzeba będzie siać. No. Tak. Właśnie dzisiaj z Bolkiem u mnie na Sosnówce przetestujemy te buraki, zobaczymy ile to. Jo, zaraz właśnie kończę. My to nagrywamy w czwartek, także dopiero będziecie mieli w sobotę ten godzinny odcinek. Prawdopodobnie w piątek tak tylko będzie u Adasia. A na niedzielę nie wiem, czy się, ale raczej się nie wyrobimy, bo wolimy dzisiaj nagrać coś na jutro. Także w niedzielę będziecie mieli jeden dzień przestoju. I w poniedziałek, kurde, to ciekawe jak w poniedziałek. Wtedy w niedzielę wieczorem nagrywamy, no. To w niedzielę wieczorem nagramy. I w poniedziałek prawdopodobnie oczywiście odcinek kolejny u Brączka i u Adasia, a my się słyszymy znów we wtorek. No jak widzicie, no ponad już 50 odcinek. Także no seria leci. Leci. Jesteś, Bolek, z której strony? Ja tam jestem, już mam 85. No teraz 51 odcinek masz ty. No, ty żeś ostatnio Brączkowi pomylił gościu.
No bo ty mi dzisiaj powiedziałeś, że 52. A ty żeś tego po prostu jak, na fejsie napisał. Wiem, jak ty ten, jak ty potem poszedłeś, to ja powiedziałem, ty no serio, pomyliłem się o jedną trójkę, że tak powiem. Ty masz 49, a ja mam 50 dopiero. Bo ja już myślałem, że ja już wydałem, bo już jakoś mi się tak porąbało. Może tu Bolek ma rację, że z tym fejsem, jak powiedziałem, że już niedługo 50. Tak, 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 ty napisałeś właśnie, że niedługo i dlatego ci się pomyliło. Bolączka już widzę w moich lustereczkach. Widzę go w moich oczach. Jak wpadł, jobany. Jak dzika, który mi tutaj podrzuci jakiś ciągnik? Ja nie wiem, mi się wydaje, że trzeba kupić. No. Dawaj, kup Kulimana wypożyć ty. No tak, ty już wszystko, ja mam zero. Przecież przyczepa stoi, no to wysypuj tam. Przecież nie musisz ten. Ten już będzie chciał podjechać. No to kurde, gościu, podnosisz header i dzida. Albo dawaj przesyp ponad ten, ładowność. Ja wysypę na ziemię, będziesz potem to sypał. O kurwa, ty już w ogóle ktoś wysypał tam koło kukurydzy ziarka chyba od siewnika. To są ten, to dla dzików sam powiedział. Kurwa, to nie jest dzik. Dobra, Bronek, stary. Jak tu jeszcze z 7 minut i będziesz musiał opróżniać przyczepę. Dobra, Bronek przejechał, żebym go tam nie zawadził kombajnem. Przejechałem. Dobra, spoko. Ty, powiem ci, że tego rzepaku może sypnąć. A czemu miałoby nie móc? No bo kurczę, ile ja ci tam dałem? Z 5 ton? Rzepa chujowy, nie sejemy tego. Nie no, ale ty ogólnie jak patrząc pomiędzy soją a tym, no to no, bije na głowę. To rzepak? No, soja. No, rzepak no, soja. No, rzepak bije no soję, znaczy soja bije rzepak, nie? Kurwa, łokieto tak podem. Łokieto? Thanos by tak zrobił, zara. Jak chcesz się bić? Jak chcesz się bić? Chodź na solo. Dawaj koło świń, się spotykamy za o 5 przy mleczarni. Tak, ustawka koło świń. Ustawka koło świń, gościu. Dobra, my jeszcze... O, nie podniosło mi. A, bo przestawiło mi się na ten. My sobie jeszcze robimy jedno kółko i Bronek będzie mnie zastępował. Bierzemy się za kolejną robotę. Dobra. Jeszcze chwilę sobie tu potniemy. Nie, no akcja idzie. Pole jest... Powiem wam, że to może być jedno z czterech... To jest jako chyba czwarte u nas pole największe, nie? Największe to pewnie będzie 12, później będzie 14. Następnie będzie to, co miało miedzę na pół, co w tym roku był słonecznik. No i to pewnie będzie jako czwarte, nie? Nie, 16 jest większa od 15. Czekaj. To, co teraz robisz, będzie większe od tej miedzy. A faktycznie. O kurcze, no. Jo, dobrze gadasz, dobrze gadasz. To fajnie, mamy dość duże pole. Ile my daliśmy za nie? 106 tysięcy, nie? To 5, no. Czy 113, to tak nie wiem. Kurde, sporo 5, kasy. 106. Sporo kasy. Jak za. Kiedyś się zwróci. No, kiedyś na pewno, znaczy my je bardzo dużo powiększyliśmy, jak widzicie, to już wszystko nam pourastało. A je, właśnie jak jest tam koło świn? Jeszcze tam jest w ogóle już coś zasiane, czy nie? Nie wiem. Adaś, ty tam obrządek gdzieś robił. Tak, po świnie zasiane kukurydza. Aha, mały. O, to super. No raczej tam niedużym, nie? No jo. Że tak powiem, Bolek, można by... Szkoda, że nie ma tak farmingu, że kupujemy pola, powiększamy i sprzedajemy za większą cenę. No, to by się kurwa, to by kupił wszystkie pola. To by była beka. No, może nie, no, nie, wziął, no, nie wziąłby, wszystkie, no bo... Wziąłby 200 kredytu, kupił, sprzedał. No, tylko ciekawe, ile by się na takich arenach zarabiało. No to szkoda, nie wiem, czy to farming... zamiatanie ulic. O Boże, nie wiem, czy farming... ja pierdolę. Nie wiem, czy farming by w ogóle pozwolił na takie, wiesz, w sensie, że powiększyłbyś sobie pole. Nie wiem, czy by to odczytywało, tak samo jak widzisz, PDA ci nie odczytuje, nie? No, ale kurde, otworzysz. Znaczy PDA nie odczytuje, ale tam pod escape'em ci odczytuje i to bardzo łatwo. A no, pod escape'em już tak. Ja tam bardziej patrzę pod escape'em. Kurde, budują drogi. Jakoś ja już tu po prawej stronie widzę postawili. Dopiero fundamenty kładą. Dobra. Beka, ty... Beka, że to widać na tym, na... Na escape'ie, że powiększone pola są, nie? No, 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 no i tam widać właśnie, że tam jest, czy jest nawożone, czy nie. Czy tam coś rośnie, czy nie. No, obstawiam tu półtorej... Ile wchodzi z tego MF-a na przyczepę? Ile wyjdzie? W dwa zbiorniki? Dwa zbiorniki wejdą, no. Półtorej. Nie cały dwa. To obstawiam dwie przyczepy. Nawet. No, tak wam... Gdzie ten rzepak wywozić? Nie wiem, zostawiamy coś trochę z półzbiornika u świń? Jo. A to półzbiornika z kombajnem do tego jeszcze. No to... No co, będziesz z kombajnem teraz specjalnie tam jechał? No to na sam koniec. O Boże, no to tam... No to jo, no to na sam koniec jo. Pojedziemy, wysypiemy chociaż, nie wiem, z 5 ton i dziękuję. No z półzbiornika właśnie. Ej, dobra, gdzie tą gnojowicę wozimy? Koło domu jednak gdzieś? Czy tutaj? Gdzie koło domu? Tam, a gdzie? Tutaj, no to dobra, to po zaraz się... Masz taki kawał jechać. To zaraz dobra. Się zamienimy, Bronek.
Ja przecież silnikiem robię. No ale no to musi ktoś tu ciąć, bo przecież no jak mam wrazić Gnojowice na ten? Jak on kukurydzę jak lepiej kosi. Bo przecież znów zacznie się tak, że... No ale kurwa, terminy. Nie skończą, bo... Terminy. Takie terminy, jak jeszcze kukurydzę nie ściął. Ładny rzepaczek. Kurwa, kukurydza cierpią, już dawno powinno być skoszone wszystko. No nie wiem. Jak żyć, panie Pani? Jak żyć? Nieładny ten MF, cieszę się, że... Amerykańskiej wsi dzieje. W ogóle nie opłaca. Czemu? Na amerykańskiej? Weźmy, może na pewno lepiej. Zacznijmy sadzić cebulę. Ej, dawaj, zacznijmy kurwa nie, ten zioło. Nie, ktoś mi powiedział, żebyśmy truskawki zaczęli. Ty dawaj, zacznijmy ten zioło pomiędzy w kukurydzy w środku gdzieś. Marihuanen. No, marihuanen byśmy mogli zajebać, tak z pół hektara. Że jest taka szansa. Jest taka szansa, mówisz? Pół hektara marihuana. Co pan posiada? Pół hektara marihuana. Taka nowa dawka. Może z tego siewnika nic nie ubywa przy tej rzodkwi. No właśnie, to jest najlepsze, że jednym siewnikiem prawdopodobnie obcięlibyśmy połowę pól wszystkich na mapie. No. Bo jak my te wrzucę swoje pola, to nie wiem czy 10%, no bo ile masz procent? 86. No właśnie, no to ja te dwa pola praktycznie duże są już obsiane. No i już kończę to 12, nie? No, to gość. Już ty 12 robisz? No kończę 18. Już. Aha, to pozdro. To ty zrobię 15, 14 i 12? No, nie, no, tak. już ja zrobiłem tak, ja zrobiłem 15 i 14 do połowy i teraz Bronek od połowy wziął już 14 i 12 zaraz kończy. A 18? 18 u Oli. Kolędnicy. Inny. Jakby po Wojaku chyba jesteście dzisiaj niezłym już. Nie, ja kurwa, Adam by ze sama jazda skrobywał ten bol. Co? Nic. Wiem gdzie. Co ty tam do mnie mówisz? Nic. To masz szczęście. Nieważne, drogi przyjacielu. Tak. Kurde, popatrz jak chrześcijanie. Ja to już chcę zobaczyć, tu 150 odcinek tutaj, nie? Dobra, to tam... Jestem ciekawy właśnie jak wytrwamy to. Jestem ciekawy jak bardzo się tu wszystko zmieni, wiesz, tak przy 150 gdzieś odcinku, jak to będzie wyglądało. No. W ogóle jak wyświetlenia nadal ciekawe jakie będą, bo teraz naprawdę no wyświetlenia kręcicie. Wszystkie poprzednie filmy kręcą mi mniej więcej takie wyświetlenia ile mam widzów. Także widać, że każdego przyciąga ta seria. No i nowe subskrybery. Właśnie, witamy nowych subskrybentów na naszych kanałach, bo... On chyba po Wojaku, bo nie może... Gościa, dobrze chociaż w połowie. A ty od początku zaczynałeś. No jo, takie tam... Aha, o Brączku zapomniałem. No Brączek to już jest po dobrej Finlandii. Finlandii nie. Dobra, Bronuś. Nie. Chodź. Nie bronuj. No kurwa, kto to skończy? Daj mi dwa przyjazdy zostały. No dobra, idę. Nie, chodź, masz ten. Ja podjadę do ciebie case'em, wysypiemy. I ja pojadę coś z tą przyczepą zrobić. Pojadę do Świnek trochę na biogazownię. Czemu nie mogę wsiąść? O, dobra. Jesteście? Ja siedziałem. Ja pierdzielę, jak się przestraszyłem, że mnie wywaliło już znowu, nie? Spokojnie, Andrzeju. A dzwoniłeś do nich? Tak, dzwoniłem. Dzisiaj co? Mieli jakieś te... coś, czekaj, jak on to nazwał, kurwa, teraz... Przestery. Nie, przestery, przestery. Adam, zrób przestery. Adam, dawaj, no, dawaj. Tylko Harry. kurde, porty czy jak, coś tam powiedzieli, że robili, tylko nie... Port. Kontenery rozładowywali. Kontenery, tak, dokładnie, internet, postawili jeden kontener. Ty, czemu nie sypie? Pakowali walizę. Albo bliżej muszę podjechać. O kurwa, przez buzdę poszło. I czekaj, coś ja miałem powiedzieć. A, i za mocno kontener postawili na kablu i mi przerwało. Dwóch przyczep tu raczej nie będzie. Nie, no teraz właśnie jak tak patrzę, to raczej chyba nie. Tylko chodź ty, ej gościu, jak nie będzie dwóch przyczep? Jak ja mam 90%? Właśnie może będę. Ej, dobra, i co, jechać? Nie, jadę na razie to zostawić do nas, nie? Dobra, do Silosa daj. Dobra. Jak to jest dwie tony wypierdolę z kombajnu tam oraz do Świn do zagrody. Adam, co to czas na fab time, czy co, Adaś? Bo ja nie wiem, może udzielić nie wiem, jakieś pieniądze zebrać, czy coś. Ja tam sobie po szyi ci klepę, bo jedzie zaslędzia. A tak, jak ty kurde gościu, tak, jak ty w żyłę dajesz podobno tak, o. Jak tam niezły echo kogoś. Jak tam dobry fapta i teraz się odbyła. Ła, moja szyja. Ja was kocham. Moja szyja. Jak Brączek tak co weekend pokazuje, jak idzie na miasto.
Mateusz, o której wrócisz? Mama, nie wiem. Iga. Ty no zachowuj się. Ty na miasto. Ty już 77 litrów, ja cię kręcę. Co? Jak ja teraz jadę i ja robię te, wreszcie szerokie opony w kejsie, bo my już chyba 20 odcinek to robimy. Ale buldożerem podjadę teraz. Jakim buldożerem? No zobaczysz, jak w kejsie założę te szerokie opony. No wiem, widziałem, mam mu się na serii. Jemy na miasto. Już kurczę się tak przymierzam. Ogólnie postaram się, żeby w następnym tygodniu coś z tymi drzewami zrobić, tak jak mówiliście, poczytam jeszcze dobrze tam komentarze. Powrócę sobie do tego odcinka i wtedy będę wiedział. Co i jak? Jakie drzewa? No, że wtedy za 5000 mamy możliwość posadzenia 15 drzew, tak żeby sobie te pola nasze urozmaicić, bo wiesz, tak na miedzach mniej więcej. No, na środku pola, no, no. Ale ja to bym chciał tutaj przy 16, bo tu pomiędzy polem a torami nie ma nic, walnąć takie drzewa, to pociąg by zahaczył, zawsze by coś się działo. O Boże, ta później akcja wyciąganie pociągu, wykolejony. Wykolejony pociąg na. Ja lubię jeździć pociągiem. Ja jestem ogólnie maszynistą, sprzedaj bilety, bo to podjechał. Tu, tu, motherfucker. Jak ty jesteś stewardessą, PKS. O kurwa. Mam nadzieję, że nagrywa, bo oczywiście AVG, mój antywirus, kurwa, wyjebał mi. Nie no, nie będę przerywał, jest cały czas 60 FPS-ów, ale wyjebało mi tego. Tak na chwilę jakby zminimalizowało grę, mam nadzieję, że wszystko będzie się zgrywać. A jest to czerwono te? Jest, cały czas czerwone jest. Git. Tak jakby mi, wiesz, nie musiałem kliknąć, żeby mi odminimalizowało, nie? A nie, 21. Masz pracę. No jak, masz kamerę, ja mam kamerkę. No nie wiem, co, zrobić cięcie? Nie. Nie, będzie dobrze chyba. Nie wiem, chyba nie. Lepiej nie. Dobra, nie rób cięć, bo jeszcze ci internet wyjebie. Czekajcie, ja już sobie jedną przyczepę tego wsypię. Ja to później na koniec wywiozę. No mamy sprzedać słonecznik. Sprzedajmy ten słonecznik, jo. Ja sobie zdjęcia porobię. No fajnie wygląda. Rób. Ty! Jak ja dużą chciałem wywieźć. Dobra, to... Oj, w dużą wywieziemy. Tylko to zaraz. Tylko, że ty Brączek, potrzebna ci przyczepa, nie? Co? Potrzebna przyczepa jest, nie? Co? Potrzebna ci przyczepa przecież zaraz będzie, nie? Potrzebna. Ej, gdzie jest Rich Agres? Poczekaj, Games Rich Agres. Agres? W ogrodzie u nas. Agres. Jest. Jestem w domu i przychodź. Agres jest w ogrodzie. W lewym dolnym rogu masz. Games Rich Agres. Nie wiem, nie jadę teraz tam. Chuj. Idę wysypać to jeszcze raz. Gomez. Alvaro Gomez. Pozdrawiam. Ruszta. To niezły piec. Ruszta są na propsie. Ja lubię kurwa, co to za ruszta w ogóle, bo ja nie rozumiem. Nie wiesz, o co chodzi z tymi rusztami, serio? No wiem, że jakiś piec kurwa otwiera. Nie. Ruszta są... Jest, ruszta to coś takiego w piecu. Ruszta dupę kurwa i rób ta tą robotę, a nie? To ja już nie będę wam tłumaczył, wolę wszystko. No ruszta, gościu, bo jakbyś sypał węgiel i drzewo, to żeby ci kurwa od razu nie spadło wszystko w popiół. Muszą być dziury, żeby był cuk i żeby załapało, wiesz? Jak ty niezły normalnie hydraulik. Ja kurwa hydraulik od pieca, gościu. Jak ty... A to hydraulik od pieca nie jest, gościu. Pieca, no jest od pieca. Nie, od pieca jest hydraulik. To niezły hydraulik, nie no, gościu, żartuję. Właśnie to ty pracujesz jako hydraulik i nie wiesz takich rzeczy? Jak ja tylko czyszczę kominy, gościu? Pociągiem. Hydraulikiem. Ja jestem hydraulikiem, jeżdżę do roboty ciągnikiem, gościu, i daj mi spokój. Ej, gościu, no ale jak jesteś hydraulikiem, to wiesz, jakie są najlepsze chipsy hydraulika? Tak, crunch chips. Następne pytanie, next question, motherfuckers. Next question. Question, to... Jaś, kurwa, ty u mnie... Jak ja zaraz podjadę na farmę takim zestawem, że wam majtki spadną. Jak tu goście jakieś kabaryną jedzę, widzę, jedzie ta cała rodzina. Janusz, Grażyna, stary, oni chyba na morze tu cisną, bo tu pojechali na prost. Pamiętasz, Brączek, jak powiedziałeś, że będzie 20 parę? Ile tam powiedziałeś tych ton? 25 powiedziałem, 26. 26. No i jest 27. O kurwa, no to ładnie. 27 ton kukurydzy. No jak czy zaciągnąłeś przyczepę kombajnem? No jo. Trzymaj tu tego. Męczy się trochę. To mogłeś podjechać już kurwa z łaski swojej. No to trzeba było wcześniej. Ja pierdolę na końcu pola, bambaryła mi postawić. Chcę podjeść już. Ale czekajcie. Kurwa, co szkoda ci czasu na odcinku? No bo stary, ja nie zdążę się wyrobić ze wszystkim, bo jeszcze muszę posprzątać u świń trochę. Przecież ja tam posprzątam. Tak? Przecież jak ty miniaturkę kurwa zrobisz? Aha, musimy wysypać jeszcze
to od świń tutaj, niestety. Ja to lubię. Odciągi. Dobra. I to będzie przyczepa i zbiornik. Albo ponad nawet. Możliwe, że niecałe dwie przyczepy będą. Ja? No tak, gdzieś około. Tak mi się wydaje, wiesz? Wiesz? Ja. Dobra. Dobra, wiem gdzie. Ja jadę sobie na biogazownię. Po co? A wiesz co, a tak chcę posiedzieć, pogadać. Dobra. Nie, może skręcimy jakiegoś jointa. O Boże, hot doga, joint, no to samo prawie. No to niewiele się chyba nie różni, nie wiem, ja tam nie jestem zorientowany. Nie, ale serio, po co jedziesz? Nie, no jadę trochę na biogazowni powrzucać tego, bo miałem kiedyś to na odcinku właśnie zrobić. Ile cena jest? Nie, no ja zrobiłem, 400. A no dobra, to wtedy się opłaca nawet, możesz jechać, zezwalam. Dlatego dzisiaj nie zaczynamy gry o 8 rano, tylko jedziemy o 15. Wreszcie, o 16 gość. O 16, wreszcie nie ten sam czas. No, bo to już mi się kurwa nudziło, ty 8 cały czas, Adama nie ma ogólnie. A gdzie jest Adaś? Nie wiem, poszedł. Wyjebało go? No, bardzo. Bardzo cię wyjebało, ale to ale tak mocno ten? Przeżyjesz czy nie? No, będzie problem niestety, ale bo ja mam tu problemy z wysypaniem Boże. Aha, ja myślałem, że masz problemy z rusztami, mama tam nie daje rady. Nie, wszystko jest sponio, ale muszę się poradzić jednak ciągnikiem. Tutaj kombajn to nie najlepsza forma. Tak powiem, załadowanie na pyzmę. Jest roboty, powiem wam, z tą biogazownią, ja cię kręcę, masakracja jakaś. Powiem wam, że nie wiem, czy ta fadroma nie byłaby... Z tą beczką? Ja zaraz będę dopiero się bawił. O kurwa, co się odjebało? Mistrzotel mi wypierwszył grę. Ale fajnie słychać te dźwięki. Jak tu brączek jest? Jak tu nie. Nie, ale fajnie ten, tą kukurydzę, tą kiszonkę ten. Ale ja mam zdjęcie zajebiste. W końcu mogę sobie foty porobić, bo zawsze jak ja nagrywam, to nigdy nie zrobię. Jak to mister na 15 ja przyszedł? Ja nie robię fot podczas odcinka jak jeden osobnik. A kto robi foty? Adaś? A kto biega pół odcinka za maszyną, żeby zrobić zdjęcie? Ja? Nie widziałem. Nie, Adam. A kto? Ja na pewno nie robię. Ja też nie. Na pewno nie w 17, gościu. Napisz ci SMS-a. A, dobra, wiem gdzie. Ja pierdolę. O ja pierdolę. Jak ty boję? Ty. Kurwa, zbiornik już mam prawie cały. Ja jak ty boję? O Boże, to ten... Dobrej, kurwa. Zajebisty brączek, stary, jebłem. Kombaj mi się zapchał. Napiszę ci SMS-a. Ty, ale weź na stacjonarny, bo mi się pakiet skończył na tym. Wyślij mi na komórkowy. Wyślij mi na komórkowy. Weź mi MMS-em jak możesz. Ze zdjęciem, please. A kurwa, MMS-em. MMS-em? No, ty jesteś dobry, kurwa, SMS-em. Boże, na kogutach zostawił, kurwa, bezpieczniki przepalone. Fajnie się to robi, tylko ta łycha jest za mała. Jebnijmy 5-tonową i ze 4 obciążniki z tyłu przy case. Dobra, radę. Kurwa, ja może pompa by nie wysiadła. Nie no, pompa czemu? Pompa jest zajebista w case. Pompa team jest git. Mhm. Co ty kurwa się drzesz? No stary, to przyjdź i zobacz na biogazowni, co robią. Ej, polegczaj się co? Mnie ktoś drogą tak. Nie, kikaj się, gitara się ma. Dobra, ej, bierzemy skąd nowicie? Z biogazowni czy z od nas od świń? Z biogazu. Idziemy na miasto. Masz wziąć, kurwa, masz mi szambo z podwórka wypompować. Ty, ile my zawsze dostawaliśmy za ten, za kiszonkę? No nie, 250? Nie, no ale serio, bo teraz 620 aż dostajemy. To dużo czy nie? Bo po 500 raz Adam chyba tam mi wyskakiwało. 700 gdzieś. Miałem. Miałeś? No raz miałem 700. Dobra, myślę. Nie, Adam miał 700, sorry. No ja. Lecimy. Ja nie miałem. Ale pięknie nie Holandzik wygląda z tą beczuszką. Mówisz? Jak ty tam bolisz, ja pół godziny już nagrywasz. No jak ja już właśnie mam pół godziny zaraz. 29 minut. Leci ten czas. Grubo. Fajnie. Nie, niezła akcja. Nie, bo teraz tak spojrzałem, że mówię chyba za 15, żeśmy zaczynali. Nie, jest jeszcze dobrze, jeszcze 10 minutek i lecimy sobie na... Nie, misyjki. Ładnie, lubię to. Na Facebooku nawet wręcz. Tak, o to dobra, zostaw lajka tam fajnie. O właśnie, polejkuj się. Instagrama mam. No właśnie, słyszałem. Widziałem. Pekas, nie? Nie, właśnie nie widziałem.
beka, beka. Ja nie, u mnie kartka po wsi chodziła, coś tam pisałem, ale to nie doczytałem do końca. Mister Adam, taki sławny youtuber, ma Instagrama. Tak, no, miło, ale miło. I co ty tam będziesz z tym robił? Dziewczynę będzie tam stawiał. No. Tak, myślę, jak Adam to będzie tańczył, podobno. Nie, jak tam Jarek powiedział, że Instagram jest tylko po to, żeby ludzi poglądać, no to myślę, że wezmę z niego przykład. Młodszy się słucha niekiedy. Więc jest gitara, siema. Dobra, napełniamy gnojowicą. Na pewno i gnojową. Trochę tego jest, tych gnojowicy, jakby nie było. Ja tam jak ty się na Instagramie nazywasz? Teradam15. Mister wkładam go 15. Wkładam go. A nie lepiej wkładamo? Nie, wkładam Mister go. Mister Adamo? Mhm. Adam Agoszewski, o kurwa. Kurwa, ta biegadzona to naprawdę tutaj... O, nawet dziś jak tym skuterem przyjechał. Jak pan, ja go wczoraj najebany był ty chyba. Adam, czy ty se sam kurwa... Czy co? Czy ty sam założyłeś tego Instagrama? Nie. Właśnie to jest to, że Adam nie umiał i musiał ten poprosić. Musiałem poprosić o pomoc. Nie, po prostu nie miałem czasu. Byłem na lewie. Jestem kabaryną. Dobra beka, co nie, Brączusz? Tak. Ej, Adaś, ty tu na biogazowni poładujesz to trochę, bo jednak to trzeba chyba wrzucić, póki... No czy tak, czekamy na ceny jeszcze większą? No poczekaj, jaka jest szana, ja ci powiem. No 400 jest. No to go, gościu. Co? No. Ile masz, gościu? 333 masz. Ile? To jest, ty się opanuj. Ile jest? 333. No to pojebane jest, przed odcinkiem sprawdzałem, było 397. Aha. A ile jest teraz? 333. To pozdro, to samo, to potrafi tak w ciągu, nie wiem, pół godziny, aha, no my pół godziny prawie odcinka, no to mogło to tak aż spaść. Szkoda. Serio? Kurde. Żal, no to dobrze, no to nie, nie. Nie, no co ty, nie opłaca się. 300 to miło. Już wysypałeś, gościu? Ranuś? Tak. Ramczysław, dobra, teraz pedalam. Ty uważaj tam na jogą, okej? Okay? I po oczach mnie tam. Jak zalał. Jak ci siurek lat. Siurek 13. Ej, siurek. Co? Ja tego nie widzę, myślę, że ci nic nie leje się. A jest jakaś teraz ta tekstura, czy nie? Nie ma chyba takiej innej, nie? Nie. Jest to zajebista jest ta beczka. Siurek. Dobra, jedziemy sobie. Po grubości z tematem. Nie, fajnie ta beczka rozlewa. Jeszcze nie wiem, tak w realu jeszcze nie widziałem, żeby rozlewała. Ja tam gdzieś na jakimś filmie widziałem, ale... Ale akcja obornik by była, ale mówię... Panowie, zostawiamy tu parę tam? Tego, że No tak, trochę tam wysyp gdzieś. Gdzie? No kurwa, nie ma problem. Pod wiatą to tak na 10, bo się z kukurydzą zmniejsza. Nie, pod drugą, pod drugą wiatą tam z tyłu weź. Ej, a weźmy mieszankę zróbmy jakoś. Nie, bo się zbuguje, będzie taki problem potem. A no jo, bo przecież tego nie można zmieszać, że ci się do jednej tej nabierze. Nie, sorry, dobra, pojebało mi się. Ty tam do wiaty mówisz, żeby trochę wsypać? No ja bym tam do tyłu wsypał tak, do wiaty. Tak spróbować? Może kubka tu i się to może zmieścić. Kubka tu, kubka tam. Nie będę dzisiaj siedział to sam, gościu. Sam, jak ty nie wiesz co to... Ty jak ktoś porzucił tego... A nie, Brączek siedzi w środku. Brączek, co robisz? Czyszczę kombajn, a co? Miałem właśnie powiedzieć to pewnie czyści kombajn. Jak on rurę czyści, Zola. Jak on kombajn, to nie zła rura z ciebie, gościu. Kobroczek, jak będziesz wkładał na ten wózek, nie? To tak mówię, tylko leciutko, żeby nie wpadł za te zaczaski. Kurwa, gdzie jest wózek? Na końcu pola. Na którym końcu? A ty nie miałeś przyjechać, jak ja będę kosił? No miałem przyjechać, no ale chyba musiałem trochę jeszcze tam tej gnojowicy nawsadzać, nie? Rozlejesz na całe pole? Powiem ci, że tak, powinna starczyć. No i dobra, mamy kubkę akurat tego rzepaku. No już pożniwa. No i gitara. A Daś, ogólnie trzeba wody nalać i słomy przy uświnek. Dobra, zara. Tak? Ja to zrobię. O, to gruba, ja to odprowadzę przyczepę, tak to już. Czekaj, bo hedro odkładam. Przejebane będzie. Kurwa, kogut robiłem. Właśnie, jak chłopaki obstawiacie KSW? No bo to dzisiaj będzie akurat, jak to będę wydawał. Pudzian, nie? Ja też za Pudzianem, a ty Bronuś? A kto to? O Boże. Dobra, nie było pytania. Next nie, to się next question. Jebany. Ja tam myślę, że ja jestem za Popkiem. Jesteś za Popkiem? Nie. Dogadaliby się, kurwa, konkretnie. Nie wiem, nie interesuje mnie to, wiesz? Nie, ja obstawiam, no mówię to... Nie, znaczy ja szczerze, no pójdziem to... Znaczy jeżeli, to mówię, jeżeli w ciągu 3 minut Popek nie rozwali Pudziana, to już później nie da rady.
Ta wysiądzie, jeśli chodzi o tlenówkę, to wysiądzie, nie? Będzie to kurwa jak będzie normalnie chodził jak sprężarka, jak Pudzian w pierwszych swoich walkach, nie? Aspirator mu podejdzie. Ale pierwsze, obstawiam, że tam pierwsza minuta to oni się tak będą kurwa trzaskać, nie? Że kurwa Popek, że Pudzian będzie wyglądał jak Popek kurwa po tych dziarach. Myślę, że będą tam. Nie, myślę, że będą niezłe dymy, to na pewno. Ale znając życie, to jest tak, że zawsze całe KSW się czeka. A ta ostatnia walka trwa kilka sekund, tak jak zawsze to Kalidow robił. To było zawsze piękne, ale uwielbiałem go oglądać. No powiedział, że niedługo już powraca. Chociaż to trwało 30 sekund, ale i tak uwielbiałem go oglądać. No kurwa, bo on to tak potrafił... 40 na niego. Jak 40 na niego, jak tu na wszystkich się wydaje? No ale tak ogólnie, to idziesz tylko oglądać jego. Czy tam Popka, czy... Nie, jeszcze Bedor, nie poczekaj, Bedor Almadera, kurde, ja zawsze ich nie... No, Wiśnia. Wiśnia? Wiśnia też będzie się tu? Z kim? Z Marianem z podsklepu, czy co? Nie, z Zbyszkiem. O, Zbyszek, a ten, a Adam mówi, że jutro właśnie KSW na wsi będzie miał. No jo, ja tam nie mam żadnego pay-per-view. Ja tam idę i oglądam. To nie jest, oglądam. Tam rzucę piweczko i gitara się ma. Nie, akcja Gnojowica całkiem. Ja to lubię. Ej, Biobrączek, ty masz tam u siebie, nie? Biogazownię gdzieś niedaleko. Tam jedną nawet byliśmy przecież kiedyś, ona już powstała, czy nie? Już jest czynna. Już jest czynna? Kurde, ty tam powinieneś się wkręcić na kiszonkę, gościu. Nie chcę mi się. Ty więcej wy macie, nie? Bo ogólnie chyba z tego, co tam gdzieś kiedyś coś było, że najwięcej biogazowni jest w Pomorskim i Zachodniopomorskim podobno. Ale to jest dziwne. Tylko ta jedna, koło mnie jest tylko ta jedna. A przecież Bartek mówi, że jeszcze gdzieś jest niedaleko. Tak mi się wydawało. No to jeszcze 20 km dalej. A no to, no ale to mimo wszystko, a u mnie to ja nie wiem, u nas tu nie ma nigdzie w okolicy biogazowni. Nie wiem, czy w okręgu 100 km? No. No możesz przyjechać. Jo, przyjadę, popatrzę jak tam u nich ten. No ale serio, mógłbyś kurwa w grudniu z łaski swojej przyjechać. No a ty już jest grudzień, ty. Dobra, pakuję walizę. Nie, po 6 grudnia. Co bym po 6? Ja chciałem 6 przyjechać. No to 6 przyjedź. Jak ty powiedziałeś, że 6 nie masz czasu dla mnie. No to znajdę. Mhm. Nie, ale serio, no kurwa przyjedź po 6 grudnia, pierdolę, bo ci proszę. Ale ja mam, czekaj, na pewno po 6 to nie, bo mam aparat, podkręcanie no, aparatu, 10 chyba. I mam fryzjera 14, także muszę jakoś ogarnąć. Czyli dopiero po świętach. Ja pierdolę. Jedynie, no zobaczymy, coś ogarniemy. Chyba, że przed samym akurat ten, tam się pójdźmy od 14 do 20, o tydzień. Ty już ostatni tydzień nie będziesz chodził do szkoły? 17 na 18. O, no to nie pójdziesz. Albo pójdę z tobą, o. No to do Iki, no to byś poszedł. No, pójdę jako osoba towarzysząca. O Boże. To nie jest, no dam radę. Coś się wykmini może. Oj, wywariaty. Ja ty, a ty. Kurde, ale ty tak Gnojowica nieźle tu. Wychodzi, ale obornik o wiele fajniejszy. No ja. Kurde, u Adaśka. Nie pomyślałbym, że jest właśnie taka tekstura obornika, nie? Takie a to niby... jest oryginalna, co nie? No to mówię, to na pewno jest oryginalna. Ktoś napisał, że to jest oryginalna bez żadnego strafa. Czopec trawa, ani innych tego typu modów. To oryginalne wygrane, więc naprawdę szacun do farminga. Wreszcie pomysł. No co, szczerze, co do Gnojowicy, no to tu no bez przesady, no to nie ma co. Ale Gnojowicy to nie widać, tak, no bo ona wsiągnie w tą ziemię. To i tak woda, idzie w ziemię, ale... Nawozy tym bardziej. No nawozy mogliby też tam dalej jakieś tam białe takie, że tak powiem, kropeczki porobić na ziemi też, zawsze by to jako tako wyglądało. Biały prążek? Mefedron? Nie, oprysk to woda, to też tu się zgadzam, że może być tylko no ciemna, to jest ciemna okay. Tekstura. No i jednak no moc sieczki, no moc sieczki to jednak, że no, rzecz... No już w podstawie to już powinna być, w podstawie, a nie po jakimś czasie. Tak jak właśnie ten obornik, więc naprawdę szacun dla obornika, naprawdę wielbiej. Nie, ale o wiele fajniejszy niż V2 w 15, nie? No tak mi się podoba. Kurde, stinks. Tym topikuś niestety. Szacun dla obornika, obornik, dzięki. Dzięki. Zobacz, dzięki. No ale no Boże, Adam, czemu ty 40 minut, ja cię kręcę. Boże, czemu tu przyczepa kukurydzy stoi? Bo lubię. Bo ja tam nie było ciągnika, możesz wziąć, przejechać i wysypać. Ja pojadę wysypać, wiesz gdzie to świn? Wiem gdzie. A jak tam u świn to jest chora. Jak u kukurydzy już jest, to nie, już to świn nie na pewno. Dobra, to mogę coś innego przywieźć. No Boże, rzepaku zapomniałem przywieźć. Po co? No, ja przywiozłem rzepak. Ile ty tam wyjebałeś tego rzepaku? 20 ton. Trochę. Ale gdzie tam ty było? Wysypałeś?
No im tam pod wiatę. Stary, on im do tego, do środka tam nasypał. Ale pod wiatę czy nie? No pod wiatę, no tak. Tam pod wiatą jest dużo miejsca, tam myślę, że się cztery kubki zrobi innych burz. Albo coś w tym stylu. Wtedy co będziesz chciał, to sobie po to wjeżdżasz i... Wjeżdżam na rejony, no, kurde. A Bolek płynie jak ta Wisła wyjebana. Dobra, wam powiem teraz o każdego zboża. Tak, jęczmienia 28 ton. No. Rzepaku 40 ton. Słonecznika 11 ton. 35 ton soi. I 30 ton kukurydzy. No to stary, my mamy ze 120 tysięcy zamrożone jeszcze kasy. Jak my to sprzedamy wszystko, to jesteśmy po prostu bogaci. No po prostu mieliśmy zbierać, tak? Mieliśmy zbierać. Tutaj mamy... A jeszcze ty, nie zapomnijmy na okiszący na biogazowni. No, no teraz mamy... 300 tysięcy. No 300, 200, 250, coś takiego. Ja pierdzielę. Tu mamy i na ciągnik. No. I na jakąś maszynę. I na jakąś siewię kukurydzy. No. I na nowy gruber. Ja myślę, że jak kupimy nowy ciągnik, to tego case'a możemy sprzedać. Myślisz? Z którym zostawimy, ale tego sprzedamy. Dobra, ja sobie tu już zostawiam ciągnicze, bo mamy 40 minut, widzimy świnki, wysprzątają, ile w ogóle mamy świnek? Mamy duży świnek. 33 świnki już mamy. Łopanie. Jak ty szybko zapłacisz. Obornika 10 ton, 9 ton tego, ale tu już widzimy, mamy posiane. Rzodkiew, także rzodkiew na razie jest, będą orki. Co za domem w tym roku, panowie? Ta kukurydza, o której wspominaliśmy, taka dla świń sama? Tutaj? Owoce ziemi. Co, co? Owoce ziemi. O, super, to migdałowiec, co wiemy. Maszynki ładnie pomyte, także chłopaki się tu ładnie wyrobili, także co? My lecimy sobie porobić teraz jakieś misje. Myślę, że wreszcie coś konkretnego. A no, te pola wreszcie konkretne nam wyszły. Zobaczcie. Nie, no, teraz naprawdę nam się tak rozrosło to wszystko. I tak. Jeszcze mówię, chcemy te pola te i te kupić i na razie będzie spokój z polami, ale musimy teraz na razie pobawić się z maszynkami, z tym wszystkim, także co, my słyszymy się już za chwilkę na misjach. Kabaryna już na miejscu się melduje, ze mną w tle będzie teraz Thanos. Cześć, witajcie. I bierzemy się za akcję misję. Jak widzicie, jest to akurat na polu, które będziemy chcieli kupić. Patrzę, trafiły mi się dwie zajebiste akcje. Ogólnie akcja Buraki i akcja Słonecznik. Jest też ta Puma, którą chcemy kupić. Kurczę, no lepiej chyba nie mogłem na to trafić. Także wsiadamy już naszą maszynerię i będziemy patrzeć, ponieważ takie zestawy na pewno u mnie się pojawią. Dobra, podpinamy sobie przedni właśnie obgłabiacz do naszych buraków i podpinamy. O, tutaj troszkę wygnieciemy niestety. Ale tak dziwnie właśnie te misje robią, ponieważ Brączek ile razy już zaczynał właśnie tym kombajnem, to gdzieś w krzakach w ogóle miał header. Także dobra, trzeba sobie ogarnąć i będzie to i B. Tak i B, okej. Możemy sobie cisnąć. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie nam robota szła, ile to rządków w ogóle bierze. Aha, po całości to idzie. Kurczę, to niby przewidywany czas na tą misję jest 29 minut. Miejmy nadzieję, że wyrobimy się troszeczkę szybciej. Chciałem właśnie taką akcję, ponieważ wszędzie są albo nawozy, albo opryski. Dlatego też nie mam zamiaru kolejny raz tego robić. Jedynie jeszcze zachęciły mnie te żniwa. Ale jak mamy akcję buraki, jeszcze taki sprzęt mi się trafił, to nie mógłbym tego przeoczyć. Po prostu będę chciał jak najszybciej wykonywać te misje, więc też będę sobie tylko podnosił. Dobra, wycofaj szybko, jedziemy po kwadracie. Dobra, będzie trochę szło. Wiem, że jakiś przycisk mam, kurczę, podpisany, żeby unosić jedno i drugie narzędzie naraz, ale niestety nie pamiętam, które. To by była dobrą sprawą tak naprawdę, ale damy sobie chyba jakoś radę. Fajnie to wygląda, bo my prawdopodobnie właśnie taki zestaw będziemy mieli w pierwszym sezonie, jeśli będziemy mieli buraki. Kiedyś pewnie sobie go zakupimy, tak? Ale zobaczcie, jakie te buraki są wydajne. O, lecimy tu na prędkości, bo jak ja będę miał teraz za każdym razem tu teraz lecieć, to ja później sobie jeszcze to ładnie zrobię. Na pewno chwilę to potrwa, ja mam nadzieję, że szybciej to zrobimy niż te 27 minut. Bo na tyle to sobie nie mogę niestety pozwolić.
ale powinniśmy dać sobie radę. Nie, to ważne, że właśnie teraz lepiej opłacają się buraki, bo tak sobie z chłopakami przemyśleliśmy wszystko i lepiej opłacają się oczywiście buraki, ponieważ ten ogławiacz może od razu jeździć z maszyną kopiącą z tyłu, a w ziemniakach ten ogławiacz bierze 4 rządki, a maszyna, która kopie, bierze tylko 2. Dlatego też lipa totalna. Ty żeś tam na zrobił już misje jakieś? No na pewno. Jo, i co ciekawie? Koszenie kukurydzy. O, ale pewnie słonecznika. Konkretne jakieś, czy? No. Widziałem mapy, to było chyba pole co największe tam. Piątkę? Dolny róg. No, prawy dolny. A prawy dolny to jest Łokomery Farms. To jest jedno z 3 największych pól na mapie. Mhm. Albo Mary Farm, albo piątka, nie piątka, tylko 20, albo 31, albo 20, który z tych, to są 3 największe pola akurat. Ole kurde dymy, ja tu będę pewnie cały odcinek, chciałem 2 misyjki zrobić, a pewnie się nie wyrobimy. No ale dobra, buraki ktoś też musi zrobić, właśnie chodzi nam o to, żeby ta cena pola była jak najmniejsza i zobaczcie, że no da radę tutaj troszeczkę powiększyć to pole, nie może jakoś strasznie dużo, ale troszeczkę na pewno. Dobra, czekajcie. Ja sobie od razu tak padam. I będziemy jakoś tak to wycinać, ponieważ nie mam zamiaru teraz podnosić na każdym przejeździe. Pole numer 31. Robiłeś? No to czyli to koło Mary Farms. Jo, to na takie dość sprawy. Ja wiesz, że tam chyba, no, ale Bronek sobie robił tego. Jak to się zwie? Też właśnie słonecznik. Nie wiem czemu, akurat tam może słonecznik tak dość często być. Kurde, powiem ci, że mam 4 misji już zrobioną, nie? A ja naprawdę bardzo mało przyjechałem, dlatego... A nie, no może ten zestaw jest taki szerokawy. Bo tak to bym sobie z chęcią... Dobra. O, w miarę jak będę sobie ogarniał, to będę się przestawiał jak najszybciej, to chciał kopać. A dobra, dajemy sobie na razie radę. Także nie wiem, czy tu w ogóle całe pole będę musiał skosić, bo czasami wiem, że w niektórych pracach nie musisz całego pola i już ci misję akceptuję. A ty właśnie, wiesz co mnie najbardziej ciekawi? Czy jak ja bym teraz... Ty, ja będę musiał wysypać te buraki. Ciekawe, czy one po misji mi znikną, wiecie o co ludzie chodzi. Dobry dym, bo jakby nie znikły, to one zostają dla nas, nie? To jest dodatkowy przychód. Zobaczymy, bo za misję nie jest dużo. A kurczę, nie przeczytałem na początku misji, co tam pisało. No już teraz niestety nic w stanie nie jestem zrobić. Czekajcie, bo teraz trochę sfakałem. Aha, tu mi się samoczynnie to opuszcza, nie muszę opuszczać kombajnu z tyłu. Nie no, ja jestem za tą pumą, żebyśmy ją kupili, ponieważ jest świetnie ona wygląda. Na pewno MF też będzie jeszcze kiedyś na tej serii. No zobaczymy, zresztą wy będziecie wybierać, ale z tego co czytałem po komentarzach, to naprawdę byliście bardziej o wiele za pumą. Za pumą, dobrze mówię, bo już myślałem, że powiedziałem MF. A tutaj w ogóle ile rządku bierze mi to? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, osiem, zależy jak... No jak wjadę. Nieźle. Tu nasz pick-up pięknie stoi, ale do końca nie dokopałem. Ale to jeszcze zdążymy potem. To już nam chyba nawet zaliczyło, wystarczy, że my ogłowimy to pole. Mamy 81%, także na pewno ja zaraz będę sypał. Szkoda, że nie wiem w jakie miejsce, ale dojadę do 100%, może wtedy mi pokażę. Nie wiem jak to jest właśnie z misjami zrobione. Wtedy wszystko już będzie na spokojnie wiadomo. Nie, no animacje są kurde konkret, teraz tak mi się podobają te buraki. Tutaj jeszcze pod samą końcówką, jak widzicie, one fajnie tak pojedynczo wylatują. Te animacje naprawdę, naprawdę konkretne. Dobra, to możemy sobie opuścić, to możemy sobie wyłączyć, zmiana. O, już mamy wszystko ładnie włączone. Szybszy nawrót dzięki temu mam, podczas włączania i wyłączania. Dobra, 84. W następnym przejeździe już będę miał 100. Jak widzimy, już będę zaraz miał połowę misji wykonaną. Czyli 2 zbiorniki, prawdopodobnie z tego pola można mieć. To już w przeliczeniu, chociaż będę wiedział. Teraz burak mamy po 200, przypuśćmy. Wejdzie tutaj 6 ton.
Nie wejdzie. Nie wejdzie, raczej 5,5 tony tutaj niech wejdzie. Teraz weź szybko matematykę. Bo mi się nie chce myśleć. Teraz jest? Teraz ta nie ma. Teraz ma wjazd na pokój. No dobra, to łatwo policzyć, że 5 razy w tonie. To już mamy 1000. 1000 złotych za 5. 2000 by wyszło? Dobry, no 1200-2400 wyjdzie ty. Po dwóch zmianach. Kurde. No i wyjdzie 3000. 3000 za takie pole. Czy ja wiem, czy to niezły pieniądz jest z tego? Tym bardziej, że maszyny trzeba wypożyczyć. No trzeba, tylko nie wiem, czy tu jest pryskane właśnie. I tu jest w tym problem, bo chyba nie jest. Dlatego też może też być inna wydajność. Ale jakichś kokosów to ja z tego nie widzę. Ubrączka właśnie dzisiaj będziemy, zaraz po moim odcinku lecimy sobie do Brączusia na czeską, co ja mówię, na Sosnówkę. I tam będzie akcja Buraki. Brączek właśnie na serii właśnie takiej singla postawił na Buraki. I chwila, moment i zaraz będziemy wiedzieli, czy to jest w ogóle opłacalne. Bo kurczę, no 3000, ja bym tutaj soi na przykład myślę, że zasiał i 3000 spokojnie byśmy z tego pola wycisnęli, a tym bardziej, że mamy swoje maszyny, jeśli chodzi o soję. A tutaj no musimy prawdopodobnie dokupić drugi siewnik, ponieważ ten jeden to będzie za mało. No ciekawe, mamy już kurczę 9 minut misji, a jeszcze chwila mi tutaj czasu została. Ciekawe, no będzie ciężko mi to pewnie się wyrobić. A kamerkę mam na 20. Na 20, a nie, w 10 minut zrobiłem połowę pola. No, nie całą, dobra, to wyrobię się ludzie, wyrobię się w 20 minut, powinienem być premię czasową, powinienem mieć dość dobrą. Luźna guma. Luźna guma, mówisz. No to na spokojnie, tak mi się wydaje, że powinno być. Żeby tylko pasek nie pierdolnął w tym Grimmie i będzie dobrze. Mam jeszcze jeden pokos sobie tu zrobię. No teraz naprawdę, zobaczcie jak te ziemniaki, te buraki wolno lecą. Jestem w szoku wręcz. Za szczęście kombaj kurczę włączam i nigdzie nie dozbierałem. Ale dawaj, bo ja nie mam czasu. Co tu mamy? Opuść, rozłóż, wystaw UV. Przycisk numer 18, dobra, będę wiedział. Czyli takie zwykłe, ole mi jak teraz. Zwykłe takie wystawienie rury. Tylko mi tu się przyda. Ej ludzie, z tego co ja patrzę, to te procenty mi teraz w ogóle nie lecą, tak jakby... Ej, nie mam pojęcia, nie wiem czemu tak się zrobiło, może to jest dlatego, że tak na misji. Pewnie nie ukradł. Ej, no właśnie, ty, to będzie tak, że ja nie mogę tego wysypać, wiesz? I jak ja będę miał pełny kombajn... I ja nie mam pytań teraz, nie? Bo tak to normalnie procenty fajnie szybko leciały, a teraz nic już nie leci. Dobra. Jestem teraz w głębokim szoku. Kopanie ze środka też bardzo fajne. Także teraz pokopiemy sobie troszeczkę ze środeczka. No jo, ty, jak ja przed chwilą zjeździłem 3 przejazdy i mi ze 4% doszło tylko buraku. Nie, to teraz to jest tak specjalnie zrobione, ludzie. Żeby po prostu nie wysypywać tego. Ja ogólnie przed samą końcówką misją z chęcią bym sobie to wysypał, tak? Ale boję się, że mi nie zaliczy misji i co wtedy? Ja kiedyś sobie na singla wejdę gdzieś, zrobię taką misję i zobaczymy. Jak tak, to byśmy mogli tak kiedy zrobić. Dobra. O, już sobie wykminiłem. Także jeszcze została nam jedna część. O Jezu, jak ja zaraz kończę. To jeszcze ładnie, może jeszcze jakąś małą misyjkę sobie na szybkości zrobimy. Nie wiem, jakąś akcję nawozy, bo raczej pewnie no żniwa nie zdążę. Chciałbym taką nawet 25 minut bym zrobił, ale zobaczymy jak szybko tu się wyrobi. Jak jeszcze ze 3 minuty mi zejdzie, no to będzie super. To będę się naprawdę mega cieszył. Dobra, tu włączamy. Dobra, ciśniemy sobie ładnie teraz. O, to mówię, to jest chwila, moment. To specjalnie jest tak zrobione, żeby dobić tylko pełny zbiornik i tyle. Szkoda, ponieważ myślałem, że jednak to sypanie będzie, no bo trochę to nierealne. Też jak musieli tą grę zrobić na tych misjach, że wtedy na misji on sobie czyta, że może tylko maksymalnie tyle wykopać i dziękuję. Nieźle, fajne pomyślane.
tylko mówię, troszeczkę nierealnie, chyba że tu nie wiem, Andrzej nie dał ani łobornika, ani nawozu w tym roku. Andrzej szybko kradnie zbiornika i lata. Albo mam kurwa naprawdę dziurawy zbroń, tak jak kiedyś, nie zapomnę, u mnie jeszcze buraki były. To kurczę, powiem wam, przyjeżdżał takim kombajnem, jedynak tak zwany był, nie dość, że trzeba było za nim chodzić i zbierać, bo gubił tak strasznie, to jeszcze tylko jeden rządek kopał, także buraki to naprawdę nie była fajna sprawa kiedyś. Teraz to już praktycznie nie opłaca, nie, nikt nie kopie na własną rękę, ponieważ zawsze przydziela jakiś kombaj do kopania, tak? Najczęściej Holmera Grimm albo Tom. Kurwa. Holmer, Grimm i Rope. Także teraz już nikt na własną rękę raczej buraków nie kopie. Ręcami. Bo kiedyś jak mieliśmy blisko Tom, to jeszcze sami kopaliśmy i sami wosiliśmy, a później jak nam zlikwidowali cukrownię tym dziabką? Tak już było, koniec. No kiedyś stary to 63 pek miał co robić, powiem ci. No takich galancie miał kursów z przyczepami. Dwie przyczepy stary pełne buraków, a to trochę buraki ważyły. No i mieliśmy do cukrowni 15 km w jedną stronę, 30 stary, i zrobił ze 3 kursy dziennie gdzieś, 4 maksymalnie, bo zanim to się naładowało i wszystko. Kurde, kiedyś to akcja buraki trwała kilkanaście dni, a teraz? Kiedyś to się przychodziło po szkole, szło się te liście obcinać ręcznie, pieliło się i wszystko wyrywało, a teraz tylko opryski się stosuje, nawet nie trzeba ogławiać tych buraków, ponieważ wszystko za nas to zrobią maszyny. I mamy sobie końcówkę. Ej, to ja będę miał niezłą premię czasową. W połowę czasu prawdopodobnie to zrobię, bo było 20 chyba 7 minut do zrobienia. No, poczekaj. Tak, dobrze mówię. No, 14 minut mam stary nagrywania misji, a 15 mam, 15,5 mam do końca, nie? Także w połowę czasu tego, który powinienem zrobić, to prawdopodobnie porobię. Także ciekawie. I mi to idzie. Dobra, zawiniemy sobie tutaj i weźmiemy od razu ten mały cypelek. Dobra, jest okej. Okay. Możemy teraz troszeczkę z zewnątrz jeszcze popatrzeć. No, te w ogóle, te buraki jakby nie przybywały. Ale nie, jednak wszystko będę miał ścięte. Myślałem, że jednak coś mi tu zostanie. Ale prawdopodobnie wszystko będzie ścięte. No, tu mi zostaną 4 rządki, ale to w sam raz. Dobra, tu wyłączamy. Tu też. Cyk. To ja już mam kopanie baraków w prawe. Ciekawe, jakie ma zapotrzebowanie ten kombajn. I no na pewno pewnie jakieś 60 koni, 70 potrzebuje ta ogławiarka. I kombajn będzie potrzebował ze stówkę. To ze 150 koni ciągnie, ale że to jest podwójnie, no to ze 170-180 trzeba koni mieć pewnie w ciągniku, żeby to porobiło. I co? Jeszcze chwila, jeszcze z minuta i koniec misji. I my sobie polecimy jakąś, nie wiem, na szybkości nawozy. Ja wiem, chyba nawet jedno pole widziałem, na jakim byśmy mogli to porobić. No i tak. Brączek poszedł się teraz pouczyć. Adaś ja pojechał robić jako szofer. Co? Szofer, kurwa, taksówkarz. Jak on pojeździa tą Mazdą. Jak on stary, no. O godzinie 22 wyjmuje na górę taksi, napis i... O kurwa. Cichy przewoźnik go się nazywa, możecie sobie poszukać sobie w internecie. Kiedy dojedzie? Myślę, wkładam go 15, cichy przewoźnik go, tak? 15. Tak się nazywa. No, kończ to. Dawaj, no ty, już pełna misja jest. Pozdro. Dawaj. Jest. 11 tysięcy i 4 tysiące premii. No to ludziska porobiłem. No tutaj niestety, ale mniej więcej czas... O nie, to jest małym kombajnem, naszym case'em, to na pewno bym tego nie chciał robić. Czekajcie, momento. Patrzę sobie na pola. I wiem, że jedno pole... Było ciekawe. Nie, tu jest rzepak. Tutaj nie. To jest takie długie, fajne pole. Ja bym na pewno na szybko zrobił. Ja wiem, że to były chyba nawozy czy coś, a dobrze płacili nawet. No to rób. Gnojowica jest.
Szybko, czas przewidywany, 9 minut? Pojebało i was? Dobra, na momencie zrobimy to. Czego obrażasz ich? Kurwa, tu jest kawał długiego pola, to i 17 minut mam. Dobra, najwyżej sobie zakończę to po odcinku po prostu. Wcześniej nie wiem, czy umiem tutaj akcję nawóz do rozwalenia. Akcja ewakuacja. Kurwa, podczep się. Dawaj, dawaj, rozkładamy. O, ale fajna. O kurwa, ale się z tym zapierdzi... Ale fajne, ty! Ty tą mioskinką już rozlewałeś w nowice? Co ona ma te takie, wiesz... plastiki? Co w ziemię wrzucają tą gnojowicę? No. Ja pierdziela, zajebiście to zrobili. Młoda ma chyba to robić. A no faktycznie, no. No, gdzieś tak było. O kurwa, nie no, fajnie to wygląda. Na trzy razy mamy to pole, także no chwilkę najwyżej o dwie minutki będę miał dłuższy. A tam? Odcinek, no ale kasa się przyda. Prawdopodobnie drugi raz wykręcę znowu najwięcej kasy od chłopaku na misjach, bo za pierwszym razem 18 tysięcy aż udało mi się zgarnąć na 20 minut. Brączek chyba 14, Adam 11 zgarnął, także ja tutaj już miałem sporo, bo już tu 15 chyba zgarnąłem i teraz znów powinien być jakiś chyba rekord mój. Także jest całkiem ciekawie. Ciężko dobrać jakieś misje takie na 20 minut. Jak mówię, gdzieś się przewidywany czas na tamtą był 30, zrobiłem to w 17. Także całkiem. No tutaj zawrócimy na 3 razy, niestety będzie to pole. Ale damy radę. Nie, ładnie to wygląda, jak MF. Ty, znowu, to jest ten MF, którego my mamy kupić, ludzie. Ale mi się dzisiaj trafiło, przetestowałem dwa ciągniki, które mamy następnie kupić. Ty, no aż nie wierzę, nie? To nie jest wydum. Ja... No nie mogę, jaki fart. Ja cię kręcę. Ty, no poczekaj, ja sobie aż go oblukam. Ogólnie na środku ładnie on wygląda. Znaczy, bardziej przestronna kabina, że tak powiem. Tutaj mniej tych rzeczy w ogóle ma. A jedynie co mi się w nim nie podoba, to jest właśnie to, że on ma tutaj od wycieraczki zamontowany. Właśnie wczoraj jak sobie oraliśmy, Orion też chyba to miał. Tak, Orion to miał. Ma zamontowane od wycieraczki ten cały mechanizm i niestety podczas obracania się do tyłu on strasznie zasłania. Dlatego też mi się to w nim nie podoba, jeśli chodzi o wygląd. Nie, ale bardziej wolę tę Pumę. Puma o wiele ładniejsza. Pół misji zrobione, 20,5 minuty mam już nagrywania. Także jeszcze musicie 2 minutki mi dać. I znów godzinny odcinek za nami. Myślę, że no chociaż te 5000 łapek jakbyście teraz zrobili, to by było coś, no bo wiem zawsze, że co pierwsze najlepsze. Tym bardziej, że jeszcze mówię, taka akcja z tymi płotami by nam wyszła. Choć no, teraz nie ma co porównywać, bo tam nie było praktycznie żadnej akcji w polu, ja sobie cały czas byłem skupiony. To teraz liczę, że może naprawdę w tym godzinnym odcinku troszeczkę tych łapek być i może nawet jeszcze więcej. Zależy jak to każdy odbierze z was. Ale no liczę, że jakiś fajny rekordzik wykręcimy. Chciałbym w ogóle kiedyś mieć pod odcinkiem z farminga 10 tysięcy łapek, bo no przez długi czas nie wiem, czy byłby ktoś w stanie nas pobić tak to. I tak już jesteście najlepszą widownią, bo mało kogo widziałem po 8 tysięcy na odcinku łapek. A u mnie to już będzie kolejny odcinek, mówię, jeszcze fanny moment było, także naprawdę cieszy mnie to bardzo. I dziękuję każdemu z was z osobna za to jaką widownią jesteście. Czasami no nie rozumiecie niektórych spraw i można wam mówić po 500 razy, no ale jeśli chodzi o łapki i wyświetlenia, to naprawdę jesteście zajebiści. Dobra, ostatni przejazd, piękne pole. Powiem ci teraz, że będziemy się oglądać za zakupem tego pola. Kojarzysz obok piątki, poczekaj, pomiędzy polem piątką a trzynastką jest pole 9, takie strasznie długie, ale wąskie. No, powiem ci, nie głupie pole, ponieważ tu by przeorał tą drogę. Z drugiej strony też i naprawdę jeszcze pole by poszerzył o połowę tyle. Zajebiście, bo fajne, bo długie, tak? Jestem ciekawy, ile w hektarach mniej więcej tego jest, ale z tego co sprawdzaliśmy wtedy, to ono jest bardzo porównywalne do tych pól, które my tam zakupiliśmy wcześniej. Także no jeszcze coś by z tego pola na pewno wycisnął, no ale na razie chcemy troszeczkę w drugą część mapki pójść, ponieważ żeby wszystkiego nie robić po jednej. I co, my dojeżdżamy, już końcówka, czyli 5, 4, 3, 2, 1, 3900 za misję, 1500 za... wyrobienie się czasu, także no mój chyba najlepszy wynik jak na razie w misji. Co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam już do chłopaków w poniedziałek.
No i mam nadzieję, że wam się uda troszeczkę tutaj wybić. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!